czas na kartkę z kalendarza na 21 września. Jest to sobota, który to 265 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Mateusz i Mira oraz Aleksander, Bernardyna, Bożeciech, Daria, Eusebiusz, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Kastor, Kanon, Marek, Maura, Melecjusz, Melisa, Pacyfik i Pamfil. No i oczywiście wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. A nietypowe święta, to jest ich troszkę. To jest tak, Dzień Wolnego Oprogramowania, Światowy Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój i Dzień Kapsla. Przysłów też jest całe mnóstwo. Gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie po pas całą zimę leżał. Mateusz bez dżdżu w potoku da win do przyszłego roku. Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. Na świętego Mateusza dostanie kapusta kapelusza. Na święty Mateusz, jeśli mróz, jeszcze sanie do szopy włóż. Na święty Mateusz płaszcz miej, a na święty Michał futro wdziej. Niech po świętym Mateuszu chucha, kto sobie nie kupił kożucha. Pogoda na świętego Mateusza cztery niedziele się nie rusza. Święty Mateusz dodaje chłodu i raz ostatni podbiera miodu. No i to wszystkie te przysłowia. Słońce jest nadal w pannie. Świt o 5.45, wschód 6.19, zachód 18.38 i zmierzch 19.12. Księżyc w byku, zachód o 11.09, a wschód o 19.46. Cytat dnia. Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła. I to powiedział Archibald Joseph Cronin. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. No i witam serdecznie z kawusią przy wrzosie. Witam serdecznie jeszcze raz. U mnie dzisiaj jest czwartek chyba. Już ani nie wiem. Ponoć szczęśliwie czasu nie liczą, nie? No, ja sobie tu na chwilę usiądę. Jestem. Będę myślała dzisiaj o tym, jak, to znaczy chcę dać ten wrzos do tej doniczki, do tego kosza. Tutaj chyba się już pozbędziemy tych kwiatuszków, bo chyba już z tego nic nie będzie, ale włożę to chyba razem z tą doniczką. No, tam jest worek, zobaczymy, czy on jest cały, czy nie. I tam jest ziemia, tak w tą ziemię chyba wysypię sobie to. Mam takie wiaderka, gdzie ziemię wsypuję. Ja was bardzo przepraszam za mój głos, ale ja rano taki mam ostatnio. Potem w ciągu dnia jest lepiej, ale ja już rano dzisiaj rozmawiałam z Wiki i tyle razy odkaszliwałam. No, ale na razie jest taka, no taki jaki jest, no. Już i kawę ciepłą piję i no i na razie nie pomaga. Z biegiem dnia będzie lepiej. I tak jest już lepiej, bo mnie już nie dusi tak bardzo. No i gardło mnie już dzisiaj nie bolało. Także myślę, że idzie ku lepszemu. No. Niebo jest piękne. Wczoraj u nas była burza. To ja wam mówiłam we wczorajszym vlogu. W ciągu dnia przeszła taka burza. Połomotało i poszło dalej. Tutaj nawet nie popadało, ale jak jechaliśmy do Gliwic z Wiki, no to tam było mokro po drodze. Ale jak wracaliśmy, to też chyba gdzieś tam się zaczynała burza. Jak byliśmy w domu już potem wieczorem, też już się błyskało i w pewnym momencie się pogrzmiało i polało. Ale nie na długo. No i tak jak już mówiłam dzisiaj na Instagramie, kto mnie tam ogląda, to było dwa dni temu, to właśnie mówię do wszystkich,
że po każdej burzy zawsze wychodzi słoneczko. W końcu kiedyś wyjdzie. Także współczuję wszystkim, którzy potracili wszystko. Powoli to odbudują, ale ile to nerwów kosztuje, ile zdrowia, to tylko oni będą wiedzieli. Także no, pozdrawiam wszystkich, ale wiem, że oni nie mają głowy na to, żeby mnie tutaj oglądać. Nawet jeśli są moimi widzkami, widzami, to pewnie teraz nie oglądają, no bo nawet nie mają jak. Z tego co wiem, to i prądu tam nie było, nie wiem, może już przerzucili prąd. Tragedia. I to mówi, to jest właśnie to, że człowiek może być pewien siebie, pewien, że ma wszystko i w jednej chwili może wszystko stracić. No, to jest okropne, że to tak, niezależnie od tego, jak się stara, ile pracy włoży w to, żeby mieć przyszłość i wszystko. Rozumiecie, o co mi chodzi? Obojętnie, ile byście się nie narobili. No przecież jak tam mają domy, no to też wybudowanie tych domów. Niektórzy mają z pokolenia na pokolenie, niektórzy się sami wybudowali. Mieszkania, no też musieli kupić to mieszkanie, tak? To musieli mieć pieniądze, musieli się dorobić. A teraz wszystko zalane, wszystkie sprzęty, wszystko. No, niektórzy w części potracili, niektórzy wszystko potracili, tak jak tamten jeden dom, który spłynął z wodą. Także człowiek powinien się cieszyć każdym dniem i nie być zapewnym siebie, że mam wszystko i innymi gardzę, bo ja to mam, a ty nie masz. Ty jesteś leń, bo żeś nie robił i nie masz. Bo można w każdej chwili wszystko stracić. I ja nie mówię, że tamci ludzie tak się postępowali, czy coś, bo żeby zaś nie było potem, że oni wszystko stracili, a ja takiego potem mówię, nie. Ja mówię na tym przykładzie, że można mieć wszystko i w jednej chwili wszystko stracić. No. A tych ludzi mi jest bardzo, bardzo szkoda i nawet nie próbuję się postawić w ich sytuacji. Bo, wiecie, w tej stresującej, widzicie, że woda podchodzi, wiecie już, że nie uratujecie. Dobrze, jak uratujecie siebie, nie? Jak się uda gdzieś uciec albo coś. A nawet jeśli zostaniecie w domu i zostali w domu i woda podeszła tylko na przykład tylko parter i już zeszło to wszystko, ale wszystko na parterze, no wiecie. No. No i ten stres, ten strach i ta beznadzieja taka, że nic się nie da zrobić, że teraz to już tylko czekać, aż to przejdzie. No, także nie zazdroszę tym ludziom. Zazdrości to w ogóle nie ma mowy. Ja im współczuję i nigdy więcej nie chciałem się w takiej sytuacji znaleźć. No, no ale już trudno. Teraz już nie będziemy mówić o tym, bo to jest smutna rzecz i każdy to przeżywa na swój sposób. Ja tylko wam chciałam powiedzieć, że to, że ja tutaj pokazuję swoje życie takie, no tak jakie jest, może czasami staram się przynajmniej, żeby było takie beztroskie, no bo żeby osoby, które mnie oglądają, miały taką odskocznię, nie musiały myśleć o jakichś ciężkich rzeczach. To właśnie dlatego nie mówię cały czas o tym, co tam się dzieje. Wspomniałam, żeby nie, no bo to każdego dotyka, tak. Ale już nie będę tego tak roztrząsać. Bo gdzie wejdziecie w telewizję, w internet, w radio, to wszędzie o tym mówią. Miejmy nadzieję tylko, że to już teraz będzie przechodziła ta woda, ona chyba idzie dalej, aż na północ, nie? Nie wiem, czy tam też tak zagraża ta fala, czy się spłaszczy ta fala, nie wiem. W każdym razie, jak ktoś będzie chciał informacji na ten temat, to go bombardują z każdej strony, to już z mojego kanału nie będę was tym bombardować. Tylko takie przemyślenia rano właśnie dzisiaj miałam. No.
a teraz umie dzień jak co dzień, jak wreszcie na terenie reszty naszego kraju na przykład, no każdy się zmaga z dniem dzisiejszym, no i pije kawusie i lecę do swoich obowiązków. Tak jak wczoraj postanowiłam, dzisiaj chyba rzeczywiście sobie odpuszczę dużo rzeczy, zostanę w domu, nie pójdę na działkę robić, posiedzę w domu, myślę, że to bardziej zaprocentuje niż to, jakbym poszła dzisiaj tam kosić robić, a jutro byłoby jeszcze gorzej. Także dzisiaj sobie tutaj, no wiadomo, zawiozę Wiki, to jeszcze skoczę po pietruszkę, bo potrzebuję korzeń pietruszki. No jutro sobie tą zupę będę nastawiała, w piątek ten rosół, ale żebym to już miała, nie? No i zobaczę, może na targu będą też, a dzisiaj czwartek, to na targu nie będzie tych ludzi z tym rosami. Nie będzie ogrodnika, a do ogrodnika tutaj iść to pewnie będzie za 10 zł, bo oni to mają ceny, nie? No. To nic, to na razie sobie po prostu i przyjadę do domu, ogarnę mieszkanie, ogarnę co do obiadu. Wiadomo, że trzeba będzie iść parę razy z kluską, no i sobie odpocznę. A i tak w ciągu dnia wam pokażę, co będę robiła. No, to by było na razie, teraz piję kawusię. Drzewka nam się już zaczynają przebarwiać ładnie. Ja widziałam już, tak jak z balkonu patrzę. Lusia, chodź. Idzie Kusia. Jak patrzę z balkonu, to tam jest jedno takie drzewo, co zawsze, ale piękne, zielone, takie zdrowe. No, jest jedno takie, które tak na żółto się przebarwia i zawsze czekam, żeby go z balkonu pokazać. Tymczasem on się na razie z tej strony nie przebarwił, ale z drugiej tak pięknie na żółto się przebarwił. Taka gałąź jest żółciutka jak cytrynka. No, a to drzewo też się zawsze fajnie przebarwia. Dopiero się zaczęło przebarwiać, a jeszcze dużo jest zielonego. No. Kusia sobie skróciła drogę, poszła inną drogą, a ja idę tak, jak ona chce iść. Tak dzisiaj idę za nią. Leci to, to lecimy tu. Taki ma humorek, to idziemy tam, gdzie ona chce. Przynajmniej ona ma, bo to ma być jej spacerek, nie? No, ważne, że idzie. Że chce iść. No. Może mi się jeszcze uda jakieś inne drzewa fajne, już przebarwione pokazać. Taka dzisiaj w dobrym humorku, biega sobie. Zobaczę, czy mi się uda tutaj te drzewa sfilmować. O. Tam przede mną są. Ale to od ulicy jest takie żółte. Tutaj są już takie żółte. No, nie uda mi się chyba. Będę musiała czekać, aż z naszej strony się zrobi żółte. Jak się zrobi żółte? Albo od razu brązowe i opadnie. Ale brzuska też już ma przebarwienie. To. Chodzi mi o to drzewo, ale ono z tej strony się robi takie nieładne, a z drugiej strony od ulicy piękne żółte. No trudno. Jak się nie uda, to się nie uda. Nie będziemy się tutaj, wiecie, martwić, bo mi się drzewa nie udało sfilmować, jak jest fajny żółty. Z drugiej strony jest. Dobra, idziemy dalej z Krusią. Już kończymy spacerek, a ona jeszcze pełna energii.
Ja jeszcze trochę znowu pójdę następny raz. Zrobiła co miała zrobić, to najważniejsze, troszkę pobiegała i teraz idziemy do domu, a ja będę sobie zrobić sobie jedzenie. Patrzę, czy tam będzie widać te żółte plamy, żółte liście. O. No i miałam iść tylko po pietruszkę, a znowu jak zwykle poszalałam, ale stwierdziłam, dobra, dzisiaj jadę na robię takie zakupy i tak po tą pietruszkę miałam iść. Zrobię większe zakupy i będę miała spokój. No i tak kupiłam. Oczywiście no chleb to trzeba co chwilę, nie? No, mają jeszcze pół chleba, ale to potem szybko idzie, to więc im kupiłam chleb. Kupiłam w Dino znowu wrzos za 7 zł. Taki ładny kolor tym razem. I dzisiaj sobie zrobię dekorację na balkonie. No, mam nadzieję, że jeszcze będę mogła na tle tej dekoracji się filmować, nie? No. Teraz tak, tutaj mam z Lidla, bo byłam w Dino, w sumie w Dino byłam tylko po ten wrzos, a potem jeszcze byłam w tym, w Lidlu. I tu mam sobie, wzięłam, nareszcie się nauczyłam, żeby mieć ze sobą w samochodzie tą torbę termiczną. Wiecie, no to jest termiczna taka, że na dalszą drogę to by trzeba tam te wkłady dawać, nie? Ale mi jednak, jak tutaj ze sklepu się tam powkłada, to trochę będzie trzymało lepiej niż normalna siatka. No, tutaj sobie włożyłam. Tutaj tymi wkładami mrożącymi są szpinaki. Lubię ten szpinak z Lidla. On jest dobry. Ze śmietanką, a jeszcze na dodatek teraz jest w promocji. Tam troszkę, ileś tam procent, ale wiecie, musicie wziąć dwa i płacicie mniej. No a u mnie to zazwyczaj muszę robić dwa naraz. Także szpinak jest. Pójdzie zaraz do zamrażarki. Kupiłam znowu dwa sery. Wczoraj kupiłam też dwa sery, żeby zrobić ten, żeby mieć na chleb. Teraz myślę, czy ja kupiłam wczoraj ten ser, czy nie. W każdym razie też chcę mieć ser dodatkowo, żeby można sobie zrobić pastę taką na kanapki serową. Trzy sery kupiłam. O, no to chyba wczoraj nie kupowałam, tylko chciałam kupić. Także dwa kupiłam na chleb. Mam tam jeszcze jedną i tu jest druga, także mam cztery kostki, cztery takie rogi właściwie sera, także dwa będą na chleb mój, a dwa będą, żeby sobie coś zrobić do chleba z tego. Kupiłam oczywiście ten ser carski, bo ten bardzo lubimy. On nie jest w promocji teraz, ale go kupiłam, bo go lubimy. I ma dziury, ale nie za dużo. No i była dzisiaj w promocji szynka, więc kupiłam dwa takie te szynki. Jedna większa, druga mniejsza. Ta mniejsza pójdzie dzisiaj na pieczeń, a tą większą jeszcze zobaczę, może coś tam się da fajnie wykroić z tego, to będzie znowu na parę obiadów, nie? A dzisiaj będzie pieczeń po prostu, tak się umówiłam z Wiki. Zbyszek znowu odpukać ma dobre obiady, jak na razie tam, bo był czas, że były niezjadliwe te obiady, nie wiem, czy się kucharz zmienił, czy co. W każdym razie teraz nie narzeka, powiedział, że od czasu jak wrócił z urlopu, to obiady są żerne, wręcz dobre, smaczne i nie musi zaraz lecieć. Bo ostatnimi czasy to było tak, że co zjadł, to zaraz, wiecie, i w końcu przestał tam jeść, no bo, no. Ale teraz są zjadliwe, póki jest zjadliwe, to zjadam, a w domu zjada drugie. I bardzo dobrze, bo on mi znowu troszeczkę schudł. Ja nie wiem, on ma ciągle, mi się wydawało, że mi tu ten, on je i chudnie i szczupły jest. On zawsze był szczupły. Jak rzucał palenie, to mu się przytyło, ale szybko to stracił. Ostatnio zaczął nabierać boczków, już się z niego nabijałam troszkę. No ale widzę, że znowu, jak te tylko jedne obiady domowe jadł,
tylko jeden obiad, a w pracy nie, no to znowu tak mu się troszeczkę schudło. Tym bardziej, że był czas, że on zjadał w pracy obiad, nawet tam kilka zjadał tych obiadów, bo jak przywieźli na ileś tam osób, a ich nie było, oni nie brali tych obiadów z powrotem. No to on się, potem ci pracownicy się tam dzielili tymi nadmiarowymi i zjadali, jak było dobre, nie? Ale potem był czas, no nie wiem, może z pół roku, że było niezjadliwe. I zanim on mi powiedział, że nie ma tam obiadów, to trochę trwało. A ja po prostu robiłam takie, jak, bo często było tak, że on jak tam zjadł dwa, trzy obiady, to jak przyszedł do domu, ja nagotowałam, a on nie miał ochoty, bo zjadł tam, nie? No, Wiki przyszła i kręciła nosem. I ja przestałam gotować, no bo sobie myślę, no pff, mam gotować i wyrzucać potem, nie? No, i jak on przychodził, to sobie robił tam kolację, tam chleb, to. No, ale potem mi się przyznał, że tych obiadów tam nie ma. No to zaczęłam znowu robić te obiady, nie? No, ale to troszkę potrwało i troszkę mu się schudło. No i teraz znowu już są normalnie obiady w domu i tam też zaczynają być obiady dobre. No, ale to już teraz, póki zjadają obydwoje te obiady, to okej, okay. No bo to jest sens gotować, no bo nie ma sensu gotować, jak stoicie przy kuchni, narobicie się, ugotujecie, a potem nikt tego nie chce zjadać i to zostaje na następny dzień, nie? No. No ale teraz póki co to zjadają. Z Wiki uzgodniłam, że ta szynka może być pieczeń, bo się pytałam, chcesz schab, kotlet schabowy czy szynkę? Pieczeń. To może jednak tą pieczeń. No i dobrze. Bo to upiekiem to może będzie też na 2 dni, no bo nie zje się 1,5 kilo mięsa w jeden dzień przecież. No. Jeszcze jest reszta zakupów. O, tutaj mam. Też z Lidla. Stwierdziłam, że nie będę się rozdrabniać, nie będę co chwilę po coś szła. Także przyniosłam ciężkie i będzie spokój. Znowu kupiłam śliwki, bo były w promocji. Wczoraj się uporałam ze śliwkami, co zrobiłam. Knedle i znowu kupiłam, ale to nie jest chyba nawet kilogram. Troszkę ich wzięłam, są na razie twarde. To sobie poleżą. No nie wiem, czy na niedzielę do ciasta dam, czy coś z tym zrobię im. Kupiłam mąkę ziemniaczaną, bo się skończyła, a może im zrobię kluski na niedzielę. No, może uda mi się z tej szynki zrobić takie rolady. Po cichu mówię, żeby się nie dowiedziała ta szynka, żeby wiecie, jak ją rozpakuję z tego wora, żeby się okazało, że i da się coś pociąć tam, nie? Kupiłam tutaj jeden proszek do pieczenia i parę tych cukrów wanilinowych, bo ostatnio zauważyłam, że nie mam cukru wanilinowego. A proszek tam jeszcze jeden jest. No, proszku nie idzie tyle. Cukier zawsze się w paczuszkę daje, nie? A proszku to tam parę łyżeczek. No więc kupiłam to, no wiecie, co się pójdzie, się kupi parę, to zaś się to napełni tam, nie? Zapasy się uzupełnią. Także mam tu cukier i proszek. Jedną cytrynę, bo były takie grubo skórne, a Wiki też już zaczyna łapać, wzięła cytrynę też do pracy i imbir, więc kupiłam cytrynę i imbir. Kupiłam oliwę, bo mi się już kończy. Parę kropelek oliwy mam. Droga jest ta oliwa. No, dla mnie droga. Może dla kogoś nie jest droga, może kupujecie jakieś greckie, nie wiem. Ja kupuję tą. Jak ją zaczęłam kupować, kosztowała 16, a teraz kosztuje 34. No, ale to znowu na dłuższy czas będę miała tą oliwę. No i kupiłam ją, żeby było po prostu do sałatek. No, na razie nie ma tej, bo kiedyś kupowałam tą oliwę do sałatek, a drugą kupowałam do smażenia. Była taka do smażenia w Lidlu. A teraz już od dłuższego czasu w ogóle nie ma z tej firmy tej oliwy, bo tam były oliwy, jedne butelki, tylko one się różniły kolorem korka i tam były, jedne były do sałatek, jedne były do smażenia. To znaczy, że tamte były na wysoką temperaturę odporne, nie? Że nie kopcą i tak dalej. Wzięłam passatę, gdyby tam coś Wiki chciała sobie robić makaron do pracy, a jak nie, to będzie do obiadu, do czegoś do dołożenia.
Oczywiście worki. Ja te żółte używam do plastików i do biośmieci. Wiem, że do biośmieci mają być niby brązowe i tak dalej, ale ja często to na działkę wywożę te biośmieci. Ale chcę, żeby mi się różniły, nie? Że żółte ten, a fioletowe z Biedronki mam na normalne śmieci. Te cytrynowo pachną, a te fioletowe z Biedronki tak chyba lawendowo. Kupiłam dwie pietruszki, dwie marchewki, chociaż tam mam z działki marchewki, ale one są malutkie. A jednak jak taki rosół, znowu gar postawię rosołu, no to niech to ma, wiecie, tam mam te kości, to wszystko to i to będzie, nie? No ten, powiem wam, że tu mam zupę z rosołu, który robiłam chyba tydzień przed wyjazdem na wakacje. To będzie miesiąc temu. I jak ją zrobiłam, to w sumie wtedy już, bo mi chodziło o te mięso, żeby mieć z tego, nie? Dla Klusi. To jak zrobiłam tą zupę, ten rosół, wstawiłam do lodówki, no to jak się ją wyciągało, to była galareta. No bo tam dużo tych kości rurkowych dałam. To taka galareta. A moja lodówka bardzo mocno trzyma chłód w lodówce. Nie otwierana była, bo jak nas nie było, to nie była otwierana. Parę razy zrobiliśmy sobie rosołek. No i teraz na tej reszcie tego, no bo mówię, w końcu ją trzeba zjeść, bo mi się w końcu popsuje. Zrobiłam tą cukiniową zupę. Także jeszcze dzisiaj będzie cukiniowa, nie wiem, czy na jutro nie zostanie jeszcze. I będę chyba dzisiaj jednak stawiała już ten rosół następny. Niech sobie tam pyrka powolutku, nie? No. Także jak ten rosoł takiego pysznego, dobrego rosołu, jak nagotuję ten gar, to potem mam na długo. Jako podstawę do różnych zup, albo po prostu rosół z makaronem. No. Tutaj kupiłam, nie mogłam się oprzeć, kupiłam dwie takie dynki ozdobne, no właśnie na tą dekorację na balkon jesienną. Ja tak się najpierw przestraszyłam, że 10 zł kosztuje jedna. Ale potem doczytałam, że kilogram tego kosztuje 10. Jak sobie zważyłam, to ona tam nawet niecałe 20 deko ważyła. Więc kupiłam sobie dwie i zapłaciłam za nie chyba 4 zł. I będę miała ozdobne. A myślę sobie, że ozdobna, nieozdobna, to z jedzią to potem też będzie się jeszcze dało. A jak sobie będzie na balkonie, to będzie tam chłodek, to się tak szybko nie popsuje. Także dzisiaj chcę sobie zrobić tą dekorację. No. Pogoda nam się troszkę skiepściła. Miało być tak słońce, miałam się tak wygrzewać, a tam się jakoś tak zrobiło pochmurno, chłodno. No. Dobra, lecimy dalej. Tu mam kilka szalotek. Tych cebulek takich. Szalotek to sobie wzięłam tak, żeby na chleb czasami, nie? No i normalną cebulę. I ta była droższa, ta była po 4 zł. Ta w siateczce, ale ona jest taka twarda. I też jest polska. Ale jest taka twarda, taka fajna. A luzem była po złoty z czymś, ale ona była taka bez tych skorupek. Znaczy się część skorupek, część nie. I ja ostatnio kupiłam tamtą, bo się pokusiłam, i ona zaczęła psuć się w środku. W środku zagniwać. Więc, a te są takie naprawdę twarde, więc wzięłam sobie te. Bo ja nie mam kupić i potem wybierać z tej cebuli to, co tam jest podgnite, to jest bez sensu. To już wolę kupić, no, troszkę drożej, ale dobre. No i ostatnia rzecz. Buraki. Za te buraki zapłaciłam 9 zł. I wydawało mi się, że one, że ja wzięłam niecałe 2 kilo, a u pana na kasie wyszło 2300 czy 2400. No i po 4 zł niby za kilogram. Nie wiem, ile na targu jest, bo wydawało mi się, że buraki są bardzo tanie. I następny będę musiała chyba kupić na targu. W ogóle jak będę na targu następnym razem, to sobie sprawdzę, po ile mają buraki. Bo dzisiaj mi się po prostu nie chciało iść na targ. Bo jak już robiłam te zakupy w tym Lidlu, to po prostu nie chciałam już
iść potem jeszcze na targ, bo bym jeszcze więcej nakupowała. A już po prostu chciałam, jeszcze tylko potem pojechałam po chleb, no, który wam pokazałam, no i już tam żadnych zakupów innych nie robię. Potem jeszcze będę musiała iść odebrać list na pocztę, bo teraz była poczta zamknięta, bo dzisiaj jest od 12. Odebrałam od Wiki tą torebkę od szewca. Będę musiała z moją iść też, bo mamy dwie takie same i ten sam problem na rączkach się zaczął robić. No i Wiki, ją to bardzo denerwowało i poszła do szewca, żeby jej to zrobił. Zapłaciłam 10 zł, jak to dzisiaj odbierałam. Stwierdziłam, ok, mogę sobie moją też zrobić. Majątku nie zapłacę, a będą uszy naprawione, bo one się tam zaczyna tam coś obrywać po bokach. Wiki to denerwowało, ja to zaczęłam ucinać, nie? No, a Wiki powiedziała, idź z tym do szewca. Bo najpierw to mówiła, dlaczego tak późno pokazałam, że takie coś się dzieje, można by to reklamować, bo one były w CCC kupowane, te torebki. No ale ja mówię, jak ja już ją dostałam pod choinkę, chyba ją wtedy dostałam, to już jest moja, to ja już nie chcę jej zamieniać, nie? No to ona mówi do szewca. No i dzisiaj byłam od niej odebrać. Fajnie jest zrobione i mnie się zachciało też tak. Powiedziałam panu, że przyjdę chyba jeszcze z moją, ale on powiedział, no nie wie, czy będę się to zrobić, czy nie będzie za dużo tamtego ubytku, nie wiem. No to zobaczymy. Mam nadzieję, że moją się da też zrobić dobrze. No, to by było wszystko z zakupami. Wcześniej byłam z Klusią na spacerku. Ona dzisiaj bardzo tak jakoś wesoło biegała, podskakiwała, ale co zauważyłam z tym sweterkiem? Ten sweterek się naciągnął i teraz po bokach wisi. No i pewnie będzie wiatr, to i tam będzie zawiewało i tak dalej. Z tym, że ja teraz tak szybko z nią do tego, do fryzjera nie pójdę. To znaczy się, będę chciała iść w październiku, bo już jej łebek też obrósł. Teraz widać, nagle widać po łebku, że jej tak obrosło, ale jeszcze jest fajnie. Ale jak się już zrobi bardzo kudłata na główce, no to będę chciała iść do fryzjera, ale będę chciała jechać do Bytomia, do tego fryzjera psiego, co można tam siedzieć. No i tylko, że już teraz nie będę jej chciała tak mocno obcinać, żeby jednak tych włosków na tym brzuszku miała więcej i w ogóle troszeczkę dłuższe, żeby były. Na pewno coś tam obetnie, ale już nie będę jej prosiła, żeby tak krótko ją ścinać, no bo jednak na zimę, na jesień, to się na jesień, bo to jeszcze do zimy jeszcze trochę ten, ale na jesień już jednak są chłodniejsze te ranki, wieczory, jak się z nią wychodzi, żeby jej nie było tak zimno, nie? No. Żeby jednak ją ten włos troszeczkę grzał. To może w tym sweterku się to wypełni, nie? No zobaczymy. Dobra, to by było na razie tyle. Ja sobie to teraz pochowam i chyba w pierwszej kolejności sobie zrobię jedzenie, bo już jest koło 12 chyba, w pół do. To tak akurat czas, żeby coś już zjeść. Potem sobie, nie wiem, czy jak to pochowam, czy nie polecę najpierw na balkon sobie zrobić, bo wiecie, ja to tam jestem taki mały świr i tu mówię to, a za chwilę muszę sobie zrobić dekorację, nie? To będzie moja pierwsza dekoracja jesienna. No, to sobie to zrobię na tym balkonie. No i tutaj w domu to trzeba będzie tylko odkurzyć, bo tak jest wszystko zrobione. Pranie sobie nastawię. Mam nadzieję, że jeszcze pogoda dzisiaj będzie, żeby to schnęło, bo wiadomo, kaloryfery nie grzeją i jeszcze, no bo to jest dopiero wrzesień, ale tutaj u góry w mieszkaniach jest cieplej. Jest takie bardziej suche powietrze, a tutaj u mnie jednak jest taki chłodek. I ta wilgoć z dworu tutaj bardziej tak wchodzi. Także takie, muszę patrzeć, jak piorę pranie, żeby je prać, jak będzie takie bardziej sucho na dworze, nie? Najlepiej, jakby było jeszcze słoneczko. I to tak, jak przez okna świeci do mieszkania, to się tak nagrzewa, tak się bardziej suche powietrze robi. No, to jeszcze z tym praniem chcę powalczyć. No i to robię. Nastawię sobie tą pieczęć, zobaczę to drugie mięso, co tam się da wykroić z tego. Niby nie ma dużo rzeczy, ale tak to porobię, to znowu będę z kluską szła. No i to tak wiecie, no za jakiś czas znowu po Wiki pojadę i to tak się kręci, nie? Znacie to. Bo to tak jest, człowiek mi sobie myśli, a to mało, to sobie posiedzę, ale potem się okaże, że nie bardzo będzie czas siedzieć. No ale nic. Ważne, że z robotą do przodu.
na tej działce chyba by mi się dzisiaj źle robiło. To znaczy, jeśli bym była całkiem zdrowa, to może by mi się dobrze robiło, bo mogłabym się ubrać, wiecie, skarpetki, spodnie dresowe, tutaj też, żeby się zabezpieczyć, no bo jak się ruszy tą trawę i tam te żywopłoty, to zaczną latać różne komary i muszki, nie? No, to jest lepiej, jak jest troszeczkę chłodniej, bo się można poubierać, jeżeli człowiek nie zapoci, tak? No, ale jeszcze z tym moim katarem dzisiaj, nie. Ja sobie tutaj w domu porobię, na balkonie zobaczę z tym pomidorem, czy go już nie usunę, chociaż tam jeszcze trochę zielonych pomidorków jest. Zobaczę. No. Dobra, już nie będę gdybać, tylko zabieram się za robotę, a potem Wam ewentualnie pokażę efekty. No. I dzisiejsze moje śniadanie, jajuszka, jajka z solą tylko. Tu mam sałatkę rukola, normalna taka masłowa sałata, tam dwa listki. Papryka, ogórek, cebulka i ser typu feta. W ogóle to chyba się fawita nazywa. No. A tutaj mam jedną moją kromeczkę, trzy parówki i dwa takie kawałki sera pleśniowego, tak na smak. No, także takie moje dzisiejsze jedzonko na śniadanie, moje pierwsze jedzonko. Jest akurat godzina 12, w samo południe. Także jeśli coś jecie, to życzę Wam po prostu smacznego. No i wreszcie udało mi się przyjść, usiąść na balkonie. Jeszcze nie podlałam kwiatków, ale te kwiatki to chyba podleję jutro. Jeszcze tam mają wodę, tyle padało, że tutaj na balkon wlatywała ta woda. To dam sobie z tym spokój. Jak widzicie, zrobiłam tutaj przymrużonek, jeszcze szczotka stoi, bo zamiatałam tutaj ziemię. Zrobiłam sobie przemeblowanie. A tutaj moja dekoracja jesienna. O! Moja kawusia. I jesienna dekoracja. Pewnie jeszcze będę 100 razy zmieniała położenie tego, jak to ja, no ale jak na razie tak sobie zrobiłam. No, tutaj te sałaty wreszcie wyrwałam stąd. Przekwitłe. No jeszcze czeka te pomidorki, ale póki tam są jeszcze zielone pomidorki, to ich jeszcze nie biorę stąd. No i tu sobie wsadziłam dwie sałaty. Znaczy się jedna to jest tylko taka resztka, ale tam jest korzeń. I może tam coś jeszcze urośnie sobie. No i drugą. Także może tu jeszcze coś z tego potem do jedzenia wybiorę. Tutaj mi zakwitła lobelia. No. Także wiecie, lepiej późno niż wcale, nie? Kiedy ja ją siałam, Boziu kochany, już nawet nie pamiętam. A tutaj te pelargonie tak słabo. Będę musiała na wiosnę zmienić ziemię. Tutaj, no teraz już zostawię, jak powyciągam te kwiatki. To ziemię to zostawię, bo tutaj powtykam sobie jakieś gałęzie zimozielone. Zawsze będzie taki troszeczkę leśny klimat. No, a na wiosnę będę musiała znowu się zaopatrzyć w nową ziemię. I najlepiej z hydrożelem. I sobie tutaj kwiatuszką zapodam nowej ziemi. No i jestem już teraz na balkonie. Wreszcie sobie usiadłam. Powiem Wam, że miałam sobie wygrzewać się w słońcu, a przychodzę tutaj, jak już słońce zachodzi za drzewa, za blok. Jest w pół do szóstej, 17:30. No, 35, żeby było jasne, tak już całkiem, wiecie. No, dopiero teraz tu przychodzę. No i nie było kiedy sobie usiąść. Cały czas w biegu, cały czas w biegu. Dopiero teraz mogę usiąść. A co ja takiego robiłam? No, miałam sobie posiedzieć, ale tak, najpierw zrobiłam te zakupy. No to widzieliście. Później zjadłam sobie. No, byłam z tym psem, wiadomo, nie? Zjadłam sobie. No i zabrałam się tutaj, żeby nastawić rosół. Z tym mięsem zrobiłam porządek. I zauważyłam, że moja lodówka dzisiaj właśnie postanowiła, że to jest ten dzień, kiedy ona się będzie rozmrażała.
Bo skoro Gabrysia nie poszła na działkę, to można się rozmrażać, nie? No. No i zaczęła się rozmrażać, więc ja musiałam wszystko wyciągnąć. Lód tym razem nie musiałam go odkuwać, tylko mam taką szpatułkę specjalną i fajnie, łatwo schodziło. Ja nie wiem, od czego to zależy, że czasami ona się rozmraża i tak mocno trzyma tej ścianki, a czasami tak właśnie, że ona podważy się, idzie podważyć, że się to wtedy da podważyć i fajnie schodzi. Ale mimo wszystko, wszystko musiałam wyciągnąć. Wiadomo, że jak już się rozmraża, to się i półki umyje i wszystko, lodówkę się ogólnie umyje, nie? No. Także to mi też zajęło czasu nadprogramowego. No i taka to robota jest. Zrobiłam sobie to wszystko, pranie nastawiłam, teraz jeszcze niedawno wieszałam to pranie, tu sobie dekoracje zrobiłam, obiad. Nie pokazywałam wam, bo chciałam wam pokazać, co tam robię, ale Mareczek zadzwonił w tym momencie, jak ja to robiłam, to z nim na głośno mówiącym rozmawiałam i tam sobie kończyłam z tym obiadem, to znaczy się nastawianiem obiadu. A dzisiaj sobie po prostu tak zrobiłam, że mięso to wcześniej nastawiłam. To mi po prostu się, wiecie, najpierw się obsmażyło, teraz się dusi, bo chcę, żeby to było takie mięciusie, takie, wiecie, to się samo rozchodzi, nie? No, zrobiłam z tego, no dziś, teraz będę miała co najmniej na dwa obiady, to co tu mam, a potem jeszcze miałam na rolatki wieprzowe i na gulasz, nie wiem, czy ten gulasz będzie na dzień, czy na dwa. No, ale to już tam schowałam do zamrażalki. A do tego ziemniaki na parze tym razem. Fasolkę tą żółtą, no bo miałam smak. Myślę, że się do tego mięsa przypasuje. No fasolka najlepiej tak pasuje, no pasuje, nie pasuje. Ludzie najczęściej jedzą z jajkiem, nie? Ale u mnie ostatnio znowu Wiki nie może jajka jeść, bo ma znowu bóle brzucha po jajku, więc nie wiem, od czego to zależy. Ona też nie wie, bo był czas, że mogła jeść znowu i teraz znowu nie może jeść tych jajek. Jakiś taki czas jest. No, no to z tym mięsem, nie? Fasolka się robiła na parze i ziemniaki się robiły na parze. Ostatnio Zbyszek nastawił mi ziemniaki na parze i były bardzo dobre. Ja wtedy też spróbowałam, zjadłam troszkę. No i Zbyszek dzisiaj mówi, fajnie, że ziemniaki na parze, bo ich nawet solić nie trzeba, a one mają smak. Także już właśnie się to skończyło tam robić na tej parze, bo to z godzinę postawiłam. Bo nie lubimy, jak jest coś niedogotowane. No. Teraz to mięso tam się jeszcze dusi, no i czekamy na Wiki. Dzisiaj nie jadę po Wiki, bo mi dała znać, że Kamil po nią się przyjedzie, to ja nie muszę jechać. No i dobrze, bo ja tutaj zarobiona tak byłam, że wczoraj też tak wszystko musiałam, wiecie, robicie i potem przychodzi ten czas, musicie rzucić i jechać. Jak po dziecko do przedszkola, nie? No tak też było przecież. No. Ale sobie wreszcie usiadłam, ale nie wiem, czy będę jeszcze teraz coś czytać, czy tu jeszcze coś będzie widać, bo za chwilę to tu się zacznie robić chłodno, a jeszcze trochę znowu będę musiała z psem iść. Wiki nie ma, nie wiem, kiedy przyjdzie. Kawusię sobie drugą zrobiłam. No. No i to tak. Ale zadowolona jestem. Nie podkurzałam. I stwierdziłam, że dzisiaj już nie będę odkurzała. Jutro jest piątek. Więc będę odkurzała jutro. I tak myślę, u mnie jest jutro piątek, wy macie już niedzielę. Chyba pierwszy dzień jesieni, nie? Więc tak sobie pomyślałam, że już czas powoli wyciągać dekoracje jesienne. Tutaj już mam początek dekoracji jesiennych. No a w domu może sobie jutro wyciągnę, to będzie troszkę wyzwanie, bo to w tych pudłach tam mam. Także z pudeł będę musiała wyciągnąć sobie to, co chcę. Tam chyba dużo tych dekoracji nie ma, chociaż liście kolorowe na lustro.
chyba sobie dam, bo liście już tak do wazonu dałam. No, te, zamiast kwiatków jakichś tam wiosennych, to coś to tam dałam do tego dużego wazonu. To wam później pokażę. Albo jutro, jak już tam coś znowu przyozdobi. No, ale resztę to by trzeba wyciągnąć, bo jeszcze już by trzeba powoli znowu wianki stroić. Bo wiecie, jak teraz się nie obstroi, to ja tak w zeszłym roku chyba trzymałam, a jeszcze kwiatki, fajnie, fajnie, kwiatki. Tak jakoś nie umiałam dojść do tego, żeby te jesienne, ale hałasu. Żeby te jesienne dekoracje na wianki dać, a potem chwilę to pobyło i już trzeba było zimowe robić, świąteczne. Także chyba w tym roku sobie to wcześniej zrobię. No nie wiem, czy no jutro na pewno wianków nie będę robiła. W przyszłym tygodniu będę robiła te wianki. W sobotę to nie wiem, czym się będzie chciało robić bałagan. Poza tym sobie pomyślałam, że chyba powoli zacznę odchodzić od tych słomianek. Chociaż one są wygodne, żeby tam wbijać coś, nie? A na takich okręgach to już trzeba przyklejać i to już na stałe zostaje, tak. No. No, widziałam fajne takie inspiracje takich wianków na drzwi, na przykład nie na słomiance, tylko na tym drucianym kółku. Okrąg kółku. No. Tylko że na razie nie mam tego drucianego, a tą słomiankę mam. W ogóle to muszę pomyśleć, gdzie mam tą słomiankę na wieniec adwentowy. Bo ja to chyba zaniosłam na ogródek, żeby to tam rozbroić. I chyba tego jeszcze nie rozbroiłam. Trzeba będzie powoli coś z tym zacząć robić, żeby potem, jak przyjdzie czas adwentu, a wiecie, że to przeleci bardzo szybko, żeby sobie tam już potem robić. W ogóle wymyśliłam sobie jeszcze inną troszkę dekorację, też adwentowo-świąteczną, adwentową. Ale to jeszcze jest czas na to. No. Katar, jak słyszycie, mam jeszcze. Z gardłem jest już dużo lepiej. Także myślę, że jednak te zioła coś tam pomagają, bo tak intensywnie piłam te zioła. Goździki jadłam. No, cytryna, imbir w herbatce, nie? Także chyba to pomaga, ale jeszcze z nosem mam problem. Ale już tutaj mnie tak... No wiadomo, rano miałam taki głos... Tam jeszcze odkaszlnęłam, no wiecie co robiłam, no. Zobaczymy, jak to będzie jutro. Dzisiaj wzięłam się za mycie piekarnika. Dzisiaj tego nie skończę, bo już nie chce mi się. A dlatego, że ja tam ostatnio udka z kurczaka piekłam, no i wiecie, ten ruszt, to wszystko brudne, no to wzięłam sobie, to wyciągnęłam, sobie myślę, a gdzieś miałam taką piankę do piekarników, taki spray do piekarników. To może by było warto raz z tym zrobić, bo ja ostatnio to ciągle tylko, wiecie, psik, 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 tym co do kuchni, bo wycierałam i z głowy, nie? No tylko, że to mam jakieś takie, że nie robi się pianka, tylko tak. Jest jeszcze tam ten płyn, częściowo tym udało mi się piekarnik wypryskać, ale nie robiło to piany. A kiedyś miałam takie, że się robiła piana normalnie. I ta piana tak ściągała to wszystko, nie? Ale ten ruszt i tą blachę też tym zrobiłam, poczekałam troszkę, ale tam już ledwo co chciało psikać, nie bardzo to chciało już psikać. A wiecie, jak to ruszt, nie? No. No, ale ruszt i blachę już umyłam, w tym, a do tego piekarnika wzięłam się z ręcznikiem papierowym i tak raz przetarłam, smoła, drugi raz smoła, już kilka razy to wycierałam, smoła i stwierdziłam, teraz to wypsikałam tym normalnym z kuchni, troszkę to przetarłam i stwierdziłam, idę na balkon, bo za chwilę będzie ciemno i już guzik z mojego siedzenia na balkonie będzie i to powycierałam, zamknęłam go, jeszcze tam nie wkładam, bo ja normalnie to ja tam mam blachy powkładane i chleb tam dajemy, bo nie mam miejsca na chlebak. Ale nie dam tam tego chleba, będę musiała kupić, chcę kupić właśnie znowu tą pianę taką, co to się robi i wypryskać w środku porządnie, odczekać i to wyczyścić.
co się tam ma odkleić, to się odklei. Bo ja się zastanawiam z czego, bo ja bardzo rzadko, żebym tam na przykład mięso takie odkryte robiła, tak jak teraz na tym ruszcie. Przepraszam. Normalnie to przeważnie tylko piekę tam ciasta. No, ale jednak widać coś tam tak zabrudziło. Sobie pomyślałam, no zrobię to teraz, będę miała potem spokój, nie? Zaś na jakiś czas będę miała spokój z tym piekarnikiem. Także kupię to, ale nie wiem czy jutro. Albo tak umyję tylko ten piekarnik jutro. Bo nie chcę jutro iść jeszcze na zakupy, bo już zrobiłam i na razie nie chcę. To może go tak powycieram, bo umyję tak ile się da, tylko że jutro jeszcze, bo tam jeszcze dużo tego pójdzie, tego ręcznika papierowego, a jakbym to miała szmatką robić, to wiecie co, to bym jej nie dobrała, tej szmatki, bo to od razu idzie do wyrzucenia. No i wsadzę tam potem te blachy, a będę miała to na uwadze, żeby kupić właśnie w najbliższym czasie tą piankę do piekarników. Możecie mi poradzić, gdzie jest najlepsza. Chodzi mi o tanią, a dobrą. Nie wiem, czy może w Dilcie, albo w Akrzynie. Muszę popatrzeć. No bo po co mam przepłacać, jak mogę kupić taniej gdzieś, nie? To wszystko teraz jest drogie. No, ale pachnie mi tym mięskiem. Robi się to mięsko. Zbyszek dzisiaj jadł znowu w pracy, no to jeszcze nie jest aż taki głodny, że już musi jeść. A poza tym za chwilę wezmę, podpalę pod tą zupą. Zupą tą z cukinii. No i podam mu tą zupę z cukinii. A to drugie danie za jakiś czas. Chociaż już by właściwie było dobre te ziemniaki. Zobaczymy, może też i Wiki przyjdzie. No. To takie są dylematy gospodyni domowej, nie? Kiedy co komu podać. Ajajku. A wracając do tych skrzynek właśnie, to na przyszłą wiosnę będę chciała kupić to podłoże, tą ziemię z hydrożelem. Widziałam, nie jest drogie to. A do samych kwiatków z takim hydrożelem może być. I wymienię całkowicie ziemię. A tą nie będę wyrzucała, bo niektórzy tu są tacy ludzie, że z balkonu wyrzucają na dół ziemię. To tak lecą potem takie, wiecie, albo z doniczki, albo z tej skrzynki takie leżą. Ja sobie to pozbieram do wora i ta ziemia, ona sobie poleży i za parę lat, za rok, za dwa znowu się do czegoś przyda. Choćbym ją miała wysypać w tym, albo do skrzyń moich, albo gdzieś tam na grządki, gdzie kwiaty, to mogę ją tam wysypać i nie musi być, nie muszę tego wyrzucać, bo to szkoda ziemię wyrzucać, nie? No i wtedy mam nadzieję, w następnym roku, jak posadzę sobie te pelargonie, to naprawdę będą fajnie rosły, bo zamierzam mieć pelargonie, bo one wytrzymały ten czas, jak nas nie było, czekajcie, 24 jechaliśmy, to jeszcze podlałam, przepraszam, 24, a przyjechaliśmy, którego? 4, chyba 5 wyjechaliśmy, 5 wieczorem już je podlewałam, no to ile to było, do 30 jest 6 dni, 11 albo 12 dni nas nie było. Albo później przyjechaliśmy? A już nie wiem. To nie jest takie ważne zresztą. No, ale no wytrzymały to. Kamil był tutaj chyba raz, podlał te kwiatki, bo ja mu wcześniej go nie chciałam obciążać tymi kwiatkami. Bo sobie myślałam, a może nie będzie takiego upału, no to co mi tu będzie chłopak, nie dojrze. Proszę go, żeby papugę i przypilnował mieszkanie, to jeszcze będzie po balkonie chodził i podlewał, tym bardziej, że on pracował do późna. Przyjeżdżał zmęczony z pracy po 12 godzinach, to się już szarówka robi albo i ciemno na balkonie i ja mu będę jeszcze suszyła głowę, żeby mi wszystkie kwiatki podlał, a to wiecie, jest noszenia tej wody, nie? No,
ale jak już potem słyszałam, że tu są takie upały, to go poprosiłam tak w połowie naszego pobytu, żeby przynajmniej raz je podlał. No i podlał je, a jak ja przyjechałam, to podlałam je jeszcze raz, znaczy się wieczorem je podlałam wtedy. W nocy latałam po balkonie z konewką, ale one nie żeby były zwiędnięte, tylko ja po prostu chciałam im dać wieczorem się napić w nocy, a na następny dzień jeszcze raz je podlać, żeby się tak nasączyła ta ziemia, nie? No. I wszystko ok, i begonie, i pelargonie, wszystko fajnie przeżyło, także nie ma problemu. I właśnie sobie myślę, że sobie pelargonie, bo ja bym miała surfinie na bank, byłoby siano. Bo surfinie, supertunie, takie te petuniowate, one bardzo dużo wody potrzebują. No, te petunie, co tu miałam, no to już też było takie. Tym bardziej, że jej się źle podlewało, bo ja miałam dużo ziemi i ona, ta woda wylewała ponad tym. Po prostu nie wsiąkała od razu do tej ziemi, tylko mi to wypływało i mnie to wkurzało, bo mi tu dziełkami przelewało. A teraz tutaj, jak dałam te wrzosy, ja je wyciągnęłam jednak z tych doniczek, ale ziemi dałam mniej, tak żeby jak się podleję, żeby mi nie wylewało tutaj dziureczkami, bo to jest wkurzające. A poza tym wrzosy tak dużo nie trzeba podlewać. No, ale mam nadzieję, że Wam się podobają moje dekoracje. Własnoręcznie zbierane tymi ręcami. Tak. Mam nadzieję, że tam już na tym zachodzie, południowym zachodzie, dają radę jakoś. Dzisiaj ta fala przez ten Wrocław miała przechodzić. Mam nadzieję, że jakoś to się gdzieś tam rozmyło i nie pozalewało, ale to, co ja widziałam w internecie, ten ogrom zniszczeń, gdzie to było, w Nysie czy gdzieś? Co tam szła ta fala, jak te tamy popuszczały? To jest krajobraz, to mi się kojarzy, jakbym oglądała filmy takie po wojnie, jak były. Tak to wygląda. No, tyle, że budynki nie są oszczelane. Ale na ziemi, a to miasto, a na wsi, bo tam nie będzie co zbierać. No bo tu to jeszcze, wiecie, domy kilkupiętrowe, no to ludzie wyżej poszli, nie? Ale partery wszystkie, co tu mówić o parterach, jak tam było widać te dziury, wyrwy w ziemi, chodniki porozwalane, powyrywane jakieś, że nawet rury było widać w ziemi, co idą. No, straszne to jest. Dzisiaj w nocy burza przeszła. Mam nadzieję, że ona tutaj przechodziła, a tam już nie doszła. Że tu się wypadało, tam nie doszło, bo tutaj w Śląsku, w Śląskim, tutaj u nas też bardzo dużo szkód te deszcze porobiły, bo my wprawdzie nie mamy tyle rzek tutaj, takiego nawarstwienia, może są jakieś mniejsze tam rzeczki, ale tutaj tego tak nie powylewało. To znaczy, nie, źle mówię, tu gdzie ja mieszkam, to nie widać, żeby tak powylewało, ale wiem, że jest dużo pozalewanych tutaj miejscowości na Śląsku, na naszym tutaj, na Górnym Śląsku. W Bielsku podobno też bardzo tragicznie, że zresztą Urszulka pisała, bo ona jest z Bielska, ale tam no to idzie z gór woda i tam jest kilka tych rzek, tak jak we Wrocławiu. Nie jest tylko Odra, ale jest i Ślęża chyba, Ślęza. Tam jest chyba 4 czy 5 takich rzek. No jak one wszystkie wezbrały, no to wiecie. No, ale dobrze, że tutaj przynajmniej jest ten zbiornik Racibórz i to odebrał dużą część wody, nie? Że to nie poszło tam. Także miejmy nadzieję, że to jeszcze trochę i jeszcze dzień i zacznie spadać, chociaż ten poziom, bo ja tak właśnie słyszałam, że to już ma teraz spadać ten poziom. No nie wiadomo, tylko że wiadomo, że to będzie szło w stronę morza. I zobaczymy, jak to tam potem, czy tam nie będzie za bardzo, czy to się wypłaszczy, czy wiecie, no żeby tam też, bo przecież nie tylko Wrocław istnieje, tam są następne miasta, gdzie ludzie żyją i miasta, wsie na drodze tej wody,
żeby tam im też szkody nie narobiło, nie? W Lądku podobno tak bardzo dużo szkód było, a tam od kuzyna syn mieszka. No i ja byłam przestraszona, jak się dowiedziałam, bo ja nie wiedziałam, że on tam mieszka. Podobno nie miał kontaktu przez jakiś czas z nim. Już byli wystraszeni, ale się okazało, że złapali kontakt, że jest wszystko ok, oni są bezpieczni. No tam też chyba były kłopoty z telefonami, no bo wiadomo, prądu nie ma, no to ani naładować telefony, ani wiecie jak to jest. Nie wiadomo, czy zasięgi wtedy się tracą, czy co, no bo te stacje przekaźnikowe może nie działać, nie wiem. Ja tylko tak gdybam, bo na tym się nie znam. No. Ale miejmy nadzieję, że to powoli będzie przynajmniej ustępowało, żeby można było zacząć sprzątać, odbudowywać, zdążyć przed taką jesienią, przed zimą, nie? No. Dobrze, że tam tyle pomocy idzie dla tych powodzian. Dużo. Słyszałam też i owsiak bardzo dużą tą pulę pieniędzy przeznaczył właśnie. Znaczy, nie, wiadomo, że nie ze swojego, tylko z tych zbiórek, co wszyscy zbierają, nie? No. No i prywatnie ludzie przecież też włożą. Dzisiaj widziałam pod Lidlem, no na bank ci ludzie jechali zawieźć powodzianą. No. Ja tak patrzę, bo wiecie, poszłam do tego, wjeżdżałam na parking, to szedł taki facet wysoki i z córką taką, tak wyglądała na 15-16 lat. No i oni mi przede mną tak szli z tym wózkiem, a ciężki mieli, bo mieli ten duży wózek pełen wody, tych drzewek z wodą. A Zbyszek zagląda do garków, chyba zgłodniał. Podpal pod tą zupą, Zbyszek! Podpal pod zupką! Zaraz tam przyjdę. No i pełen wózek mieli wody. A ja przed nimi chciałam tak, bo się miejsce zwolniło. No i tak wiecie, ten wózek nimi rządził, a nie oni tym wózkiem, nie? Bo wiecie, jakie te wózki czasami są, te kółka, a jeszcze tak obciążone. No. Potem wydawało mi się, że ja ich widzę w sklepie. Że ich tam mijam znowu z tym wózkiem. Ja wychodzę z tego sklepu, idę z wózkiem moim do samochodu, a oni ładują znowu do bagażnika. Ja tak patrzę, albo mi się przewidziało, no ale widziałam, mieli pełny kosz, no i tym razem mieli tam, coś tam było z jedzenia, nie przyglądałam się, ale rzuciło mi się w oczy, że mieli bardzo dużo rolek ręcznika papierowego i papiery. Dużo tych zgrzewek takich papieru toaletowego. I w końcu im się to udało władować wszystko do tego samochodu, do tego bagażnika. Musieli troszeczkę pokombinować, bo widziałam, że tam układali, bo mi się nie chciało to zmieścić. Ale jak już poukładali, no to byli zadowoleni. Widać było ich zadowolenie, że to zmieścili do tego bagażnika. No i zamknęli. No, to na bank, to, bo nikt tyle nie potrzebuje w domu. A tutaj też nie trzeba takiego zapasu robić, bo tutaj nie jesteśmy na takim zalewowym. Chociaż nasza ulica jest zaznaczona na mapie jako zagrożona powodzią. To się Wiki dowiedziała, ja się zdziwiłam, no bo skąd, nie? Tutaj jest z górki. No, ale tak jest zaznaczona. No. Także to chyba będzie wszystko, bo dosyć długo dzisiaj tutaj gadam już i już w kuchni się nie będę nagrywała. Zakończę tutaj tego vlogusia, bo już jest dużo vloga, także to już jest sobotni vlog. No, to dziękuję Wam serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vlogusia. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapeczki, subskrypcje, za całe wsparcie, jakie od Was do mnie płynie. No i oczywiście zapraszam na następny vlog, czyli na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa. No i tutaj się zagrzewa zupa moja, ta cukiniowa. Tym razem w tym robiłam, żeby na gładko zmiksować. Tutaj jest kawał mięcha. O, i teraz od guzik widzicie. A tutaj mamy fasolki.
a pod spodem wlać ziemniaki. No i obiad gotowy. No i moja zupka. Tutaj mam natarte troszeczkę sera żółtego, no i trochę śmietany i parę grzanek. Zbyszek oczywiście dostał dużo grzanek, bo on je zrobił wczoraj i lubimy z grzankami. Ja sobie wziąłam tylko parę na smak, troszkę pietruszki zielonej, no i będę zaraz wcinała moją zupę cukiniową.